Panie doktorze, in vitro, magia czy medycyna? Medycyna i to bardzo rzetelna, bardzo skuteczna, nowoczesna medycyna, oparta na faktach, na licznych dowodach naukowych, na rekomendacjach licznych towarzystw naukowych. Jacy pacjenci są tymi, którzy powinni czy mogą skorzystać z in vitro? Jakie są główne wskazania do leczenia tą metodą? Wskazania do leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego moim zdaniem można podzielić na dwie grupy. Jedna to wskazania takie klasyczne, które obowiązują od początku powstania tej metody. Można do tego zaliczyć czynnik jajowodowy u kobiety, ciężki czynnik męski, zaawansowaną endometriozę, zaburzenia jajeczkowania, które nie reagują na leczenie zachowawcze. I taką drugą grupą tych wskazań są wskazania związane ze zmianami demograficznymi i społecznymi. I do nich zaliczyłbym coraz bardziej zaawansowany wiek naszych pacjentek i coraz niższą ich rezerwę jajnikową. A co z pacjentami, którzy nie mogą skorzystać z własnych gamet? Czy in vitro jest też dla nich jakąś opcją? Tak. Techniki wspomaganego rozrodu, bo to nie tylko zapłodnienie pozaustrojowe, daje możliwość zastosowania gamet pozyskanych od honorowych dawców. W przypadku mężczyzn oznacza to dawców nasienia i można tutaj stosować to nasienie również w inseminacjach domacicznych, to nie musi być in vitro. I drugą grupą są pacjentki, które nie mogą skorzystać z własnych gamet i one mogą skorzystać z komórek jajowych pozyskiwanych od honorowych dawczyń. Pytanie, które jest być może jednym z ważniejszych dla pacjentów. Jak skuteczne jest in vitro? Jak wygląda skuteczność leczenia tą metodą? Zapłodnienie pozaustrojowe daje bardzo wysoką skuteczność. Biorąc pod uwagę dość niską płodność gatunku ludzkiego pod względem biologicznym, to skuteczność in vitro należy określić jako bardzo wysoką. Zależy od wieku kobiety, natomiast u młodych kobiet skuteczność przekracza 45, czasami 50%. W przypadku dawstwa komórek jajowych czy dawstwa zarodków są to również wskaźniki przekraczające nawet 50%. Rozumiem, że wiek jest tym czynnikiem, z którym dzisiaj najtrudniej nam dyskutować. Tak, jest to główny czynnik, który warunkuje skuteczność metody in vitro. Bardzo dziękuję, panie doktorze. A was zapraszam na kolejny odcinek z naszego cyklu, w którym opowiemy wam, jak wygląda stymulacja mnogiej owulacji w przygotowaniu do procedury in vitro.